Tyle razy mi mówiła pani, że łudzę się, że to próżny trud, że miłości nie ma. Ale kiedy kosmyk pani włosów na oczy spadł, ja odsłoniłem je i ujrzałem w nich zdziwienie i to, że pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać, lecz starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w chtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał, a potem żal. Ach, czemu głupia tak? A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Czasem mówi pani do mnie, że to śmieszne jest, taki duży chłop, a śpiewa, bo lubi. Ale kiedy w mojej pieśni pani imię gdzieś sprytnie zjawi się, zanika gdzieś śmiech, bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać, lecz starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał, a potem żal. A czemu głupia tak? A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Przecież to nie czasy na romanse, na damy serc. Zresztą kto to dziś umiera z miłości? Na to mówię, moja droga pani, na mnie spójrz. Przecież lada dzień, ja wyschnę na wiór, a pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać, lecz starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał, a potem żal. Ach, czemu głupia tak? A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Tak bardzo romantycznie rozpoczęliśmy 335. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Piosenką w wykonaniu Adama Szabata i Teatru Piosenki Młyn, a pani romantyczna jest. W tym wydaniu usłyszymy relacje z Nocy Muzeów. Następnie Ola Chłopeniuk zaprasza na spotkanie z panią Magdaleną Kordel, pisarką. Spotkanie to odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie. W niedzielę 22 maja odbył się festyn charytatywny Gramy dla Bogdana. O tym wszystkim w relacji, którą przygotowałem z Bogumiłem Jakubowskim. Na zakończenie obszerna relacja z koncertu chwały. Na Hrubieszowskim Deptaku w dniu Święta Bożego Ciała, po raz pierwszy w Hrubieszowie, koncert chwały. Tak jak w Lublinie i w innych dużych miastach, artyści grają i śpiewają dla mieszkańców właśnie z okazji tego święta. Pierwszy koncert w naszym mieście. Rozpoczynamy od Nocy Muzeów. Noc Muzeów to ogólnopolska akcja, podczas której udostępniane są zbiory. Można zapoznać się ze wszystkimi atrakcjami, jakie przygotowuje każde muzeum. Tak dzieje się w Muzeum Narodowym, w Muzeum Lubelskim na Zamku, ale również i Hrubieszowskie Muzeum imienia Stanisława Staszica również bierze udział. Ta noc rozpoczyna się w południe o godzinie 12. No i ten właśnie cały praktycznie dzień będziemy wspólnie z Bogumiłem relacjonować Państwu. Bogumił, to jest Twoja pierwsza noc w muzeum. Tak, to jest moja pierwsza noc. Czego się spodziewasz? Liczę na wspaniałe atrakcje, jak i ciekawe wystawy i jestem już zniecierpliwiony wykładem pani profesor. Wobec tego ja myślę, że najlepszym sposobem zorientowania się, czego możemy się spodziewać w dzisiejszej nocy w muzeum, to będzie poprosić panią Dorotę Grzymałę, kustosza tutejszego muzeum, o przedstawienie programu dzisiejszego wieczoru. A więc Bogumile, do dzieła. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę pani, czy moglibyśmy prosić o kilka słów wprowadzenia przed dzisiejszym dniem?
Oczywiście. Noc muzeów po raz kolejny jest obchodzona w Hrubieszowskim Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica. Robimy to zawsze z wielką przyjemnością. Włączamy się w tę ogólnopolską i w ogóle ogólnoeuropejską akcję zawsze bardzo, bardzo chętnie. Równie dużym entuzjazmem odpowiadają mieszkańcy Hrubieszowa i okolic, którzy zazwyczaj licznie przyjeżdżają do nas do muzeum. Tegoroczna edycja Nocy Muzeów polega głównie na tym, że przede wszystkim do godziny 17 mamy taki blok zabaw dla dzieci, dla najmłodszych. Mamy szereg różnego rodzaju zabaw. Tutaj koleżanka się tym zajęła od strony organizacyjnej. Będzie można się i ubrudzić, i sobie poskakać, i pozachowywać się głośno, co też nie jest codzienne, więc można poznać, zachować się też w muzeum tak, jak na co dzień zazwyczaj nie można tego robić. Ponadto po prostu udostępniamy zwiedzającym bezpłatnie wejście do muzeum, gdzie można zwiedzić wszystkie nasze wystawy stałe i czasowe, co daje niepowtarzalną okazję do zobaczenia niedawno otwartej wystawy, która dotyczy 200. rocznicy założenia przez księdza Stanisława Staszica Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. I w związku z tym o godzinie 20 koleżanka też będzie miała wykład dotyczący właśnie Stanisława Staszica i jego filantropijnej działalności na terenie powiatu hrubieszowskiego. Jaki jest program dzisiejszego dnia? No właśnie, przebieg będzie taki, jak wspomniałam, czyli do godziny 17 blok zabaw dla dzieci. W międzyczasie rodzice mogą się zająć zwiedzaniem muzeum sami bądź ze swoimi pociechami. I właśnie taki punkt główny o godzinie 20. Poza tym atrakcje, jeżeli jakieś będą, to podejrzam, że będą bardziej ze strony naszej tutaj muzealników na zasadzie jakichś niespodzianek dla zwiedzających. Większość jakichś wydarzeń będzie się działa spontanicznie. Wiem też, że goci mają tutaj przypłynąć na swojej dłubance i gdzieś wokół muzeum pływać rzeką Huczwą, więc warto będzie się też kręcić nie tylko przy samym muzeum, ale i w okolicach, bo będzie można zobaczyć właśnie taki spływ gocką dłubanką. Niestety przyłączyć się do niego nie będzie można, ale pomachać gotom na pokładzie to na pewno. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i zapraszam serdecznie. Dziękujemy. Tak więc wykorzystujemy ten czas jeszcze takiego względnego spokoju w muzeum, bo zapewne wieczorem już będzie tutaj tłum zwiedzających. Ale my z Bogumiłem mamy możliwość teraz spokojnie przejść przez kolejne sale. No i pierwsza sala, co tutaj mamy, Bogumile? W pierwszej sali możemy zauważyć piękne obrazy w wykonaniu hrubieszowskich artystów. A konkretnie mamy tutaj obraz pani Heleny Piekarz. Na obrazach architektura naszego miasta, wszystkim znane. Wiekowe budynki, ale ujęte w plastycznej formie, nabierają zupełnie nowego blasku. Idziemy dalej. Kolejna sala, taka nieduża. I wita nas kto? Wiktor Zin, profesor. Tak, pan profesor Wiktor Zin to jest popiersie profesora Wiktora Zina. O profesorze to właściwie można by mówić bardzo długo. Ja oczywiście pamiętam go od zawsze, od kiedy tylko mogłem oglądać telewizję, to piórkiem i węglem było czymś wyjątkowym w niedzielnym programie telewizyjnym. Wszyscy obowiązkowo oglądali na Hrubieszowiacy, to już oczywiście z wyjątkową uwagą. Tak więc mamy też tutaj portrety znanych hrubieszowiaków, a więc tutaj na wprost. Portret Abrahama Sterna. Abraham Stern wymyślił pierwszy mechaniczny komputer. Wtedy to jeszcze nie było nic takiego nadzwyczajnego, a dzisiaj bez komputera gimnazjalista przeżywa najwyżej pół godziny. Kogo dalej tutaj mamy? Portret Władysława Czachurskiego. No i kolejne portrety. Stefan Duchateau. Nazwisko oczywiście kojarzy się nam z obiektem, z budynkiem, w którym mieści się obecnie muzeum. Bolesław Leśmian, znany polski poeta, który spędził kilka lat będąc rejentem tutaj w Hrubieszowie. Kazimiera Wiśniewska, poetka. Tu już nie musimy patrzeć na podpis Bogumile, kogo mamy tutaj na portrecie? To jest oczywiście Bolesław Prus, znany polski pisarz. Tak, to jest znany polski pisarz. Maturzyści przypominają go sobie w krytycznych momentach. Lalka na przykład to jest taki bardzo często pojawiający się temat na egzaminach maturalnych. No, Bolesław Prus urodził się naprzeciwko tego
budynku, w którym się teraz znajdujemy, na plebanii chrubieszowskiej. Następnie Marian Buruś był profesorem w naszym liceum w latach 1929-39. Uczył chemii. Kto kolejny? Antoni Wiatrowski, regionalista. No i kontynuujący jego dzieło pan Wincenty Piątak. Idziemy dalej do bardzo stylowego saloniku. No i oczywiście zaraz przy drzwiach uwagę Bogumiła zwrócił. Adapter. Zwrócił obiekt, który kiedyś zastępował dzisiejsze odtwarzacze MP3. Jak on wygląda? To jest duży gramofon zapakowany w elegancką skrzyneczkę, taką drewnianą. I już zauważyć można pierwszą płytę winylową. Jak myślisz, jakich baterii się używało do zasilania? Myślę, że korbki, nie było jeszcze baterii. Tak jest, to był układ mechaniczny odporny na wszelkie zakłócenia w dostawie energii elektrycznej. Po drugiej stronie mamy zegar, którego nie trzeba nakręcać. Zegar słoneczny z ogrodu rodziny Di Chateau. W zabytkowej biblioteczce książki, a na honorowym miejscu portret Marii Di Chateau namalowany przez Pawła Gajewskiego. Bardzo efektownie wygląda. Od razu kojarzy mi się z Moną Lizą w Luwrze. Tylko, że Mona Liza w Luwrze jest za pancerną szybą, a tu możemy spojrzeć bezpośrednio. Mamy również na ścianach planszę z historią rodziny Di Chateau, ale idziemy dalej. Po drodze mijamy taki bardzo zachęcający kącik, przygotowana zastawa do poczęstowania się kawą czy herbatą, no i oczywiście stylowe meble. A w przypadku, gdyby było zimno w pokoju, stylowy piecyk. Też nie trzeba go podłączać do prądu, prawda? Prawda. Dobrze. No i tak samo do przyrządzenia herbaty samowar. Czy widzisz jakąś wtyczkę do gniazdka? Nie ma żadnej wtyczki, wszystko ręcznie robione. Podgrzewane przy użyciu węgla drzewnego. Mamy tutaj salę z dziełami Pawła, tak? Pawła Gajewskiego. Tak, z dziełami Pawła Gajewskiego. Jest to cykl obrazów pory roku. Tutaj mamy jesień. Obraz namalowany w 1928 roku. A następnie lato. Też z tego samego roku. No i co tu mamy? Wiosna. No wiosna. Dosyć odważnie ta wiosna wygląda. Idziemy w kolejną. Wracamy już z tego zakątka poświęconego Pawłowi Gajewskiemu i również znanym osobistościom z Chrubieszowa. Ale jeszcze po drodze Stanisław Buczyński, portret Stanisława Buczyńskiego i Stanisława Ciesielczuka, poeci. Idziemy dalej. Tą ekspozycję poświęconą Stanisławowi Staszicowi będzie można obejrzeć wieczorem podczas prezentacji i wykładu pani kurator wystawy, a więc ten fragment już muzeum pozostawiam na wieczór. Bogumile, jak wrażenia? Jest bardzo ciekawa wystawa, bardzo zachęcająca i pouczająca. Wiele się można z niej dowiedzieć. Czy nie czujesz pewien taki niesamowity nastrój tego miejsca? Jesteśmy tutaj sami, na razie jeszcze nie ma tłumów zwiedzających. Te eksponaty przenoszą nas w tamte czasy.
Tak, owszem, wszystko jest zachowane w pewnym klimacie, który wprowadza w ten nastrój, który aż chce się być w tym po prostu stuleciu, w tym wieku. Tak więc warto odwiedzić Muzeum Hrubieszowskie właśnie wtedy, kiedy nie ma tłumów, a przecież każdego dnia, a szczególnie w każdy weekend, muzeum jest czynne i to jest okazja do przeżycia osobistego tego, co się dzieje tutaj. Korzystając jeszcze z pięknej pogody, chciałbym zapytać jeszcze uczestników, jak się bawią. Co robicie? Malujemy. A co malujecie? A, taki domek. No właśnie. Fortece malujemy. Przejeżdżałam 2 razy, zobaczyłem, co to jest. No, tam stoi mój rower. Pani mnie zaprosiła do zabawy, to jestem. Życzę udanej zabawy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Co możemy znaleźć u pani na stoisku? Ja przygotowałam tutaj razem z koleżankami takie zabawy jak malowanie wiejskiej zagrody, czy też malowanie form odlanych z gipsu, ale i również liczne zabawy, które kiedyś były używane, a dzisiaj po części zostały zapomniane, takie jak na przykład robienie piekła nieba, czy robienie statków. Z tyłu jest też w następnym momencie pokazany dziad, którego słynne klasy niektórzy tak nazywają, albo rzucanie do celu, albo gra w klapsle, tak zwany dawny wyścig pokoju, gdzie był kiedyś bardzo znane, a w dniu dzisiejszym zapomniane, bo dzisiaj bardzo często młodzież czy dzieci chcą rzeczy mieć takie realne, rzeczywiste, a tutaj z prostych rzeczy, które najczęściej spotykamy w domu, znajdujemy w domu, można naprawdę liczne zabawy wykonać i się pobawić. Czy dzieci chętnie przychodzą na stoiska? Oczywiście. Na początku o 12, jak zaczęliśmy, wiadomo, jeszcze obiad w domu, rodzice mają więcej obowiązków, ale bliżej po południach, gdzie tego czasu troszkę więcej jest wolnego, to jest coraz więcej dzieci i co roku naprawdę cieszę się bardzo sporym zainteresowaniem. Jak tutaj widać, że te dzieci się z miłą chęcią bawią i odnajdują siebie w tych właśnie, w innych miejscach niż na co dzień, jak dom, podwórko, też i my jako pracownicy tutaj muzeum też się otwieramy w tym kierunku. Dziękuję bardzo i życzę udanego dnia. Dziękuję bardzo. Przed Hrubieszowskim Muzeum możemy zauważyć wiele atrakcji dla dzieci, takie jak wyścig kolarski, malowanie wioski, czy różne zapomniane zabawy. Witam bardzo serdecznie. Czym panie tutaj się zajmują? Gramy w kapsle. Pamiętam jeszcze za czasów młodości tą grę. Ile ona ma już tak mniej więcej lat? Ojej, to trudne pytanie. Może z 40? Może więcej? Czy pani grała za młodości... za dzieciństwa w taką grę? Nie pamiętam nawet, szczerze przyznam. Raczej nie. Gram w pchełki. To w sumie podobne. A co pani grała, jak była dzieckiem? Grałam w klasy, tak jak tutaj też mamy, podczas zabaw dla dzieci. W gumę też grałam. Wszyscy grali w gumę. Tak, i skakałam na skakance i to chyba tyle. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę udanego dnia. Dziękuję bardzo. Widzę tutaj dużo farb, kolorów. Czy może coś malujesz? Czym się zajmujesz? Nalewam farby do kubeczków dla dzieci. A opowiedz, jak się bawisz? Cudownie. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Pozdrawiam mamę i tatę. Witam bardzo serdecznie. Czy mógłbym prosić o kilka słów? Proszę bardzo. Czego pani oczekuje po dzisiejszym dniu? No tego, że zachęcę dziecko do korzystania z takich różnych atrakcji, które są w naszym mieście i uwrażliwienia na sztukę, na spotkania jakieś akurat teraz z plastyką. Czy chętnie zainteresował się tymi zajęciami? Tak, bardzo. W ogóle moje dziecko jest takie ciekawe świata. Cokolwiek się dzieje, to chcę z tego skorzystać. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Dziękuję. Noc Muzeum w Hrubieszowskim, Muzeum Regionalnym imienia Stanisława Staszica. Właściwie dopiero teraz się rozpoczyna. Godzina 20 to moment, w którym na godzinę 20 przewidziane jest rozpoczęcie prezentacji wystawy poświęconej Stanisławowi Staszicowi. Okazja jest oczywista, ponieważ
Niedawno obchodziliśmy 200. rocznicę utworzenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Ta wystawa była częścią uroczystości, a prezentacja jej jest kontynuacją i przypomnieniem tradycji bardzo ważnej w historii naszego miasta i zresztą nie tylko, bo działalność Stanisława Staszica wykracza daleko poza teren ziemi hrubieszowskiej i Stanisław Staszic zasłużył się narodowi zgodnie z jego mottem być narodowi użytecznym. Utworzenie właśnie szkoły lekarskiej w Warszawie. Ta szkoła powstała w 1809 roku. On był współorganizatorem tej właśnie szkoły i on też został prezesem, został mianowany właśnie prezesem Wydziału Akademicko-Lekarskiego, działającego właśnie przy Szkole Lekarskiej, zwanej również właśnie Akademią Lekarską w Warszawie. Kolejne bardzo ważne działanie zrealizowane dzięki właśnie staraniom Stanisława Staszica miało miejsce w 1814 roku, to jest powstanie Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie. Również na powstanie tego towarzystwa bardzo ogromny wpływ miał właśnie Stanisław Staszic i głównym zadaniem tego towarzystwa było właśnie budowanie przytułków i też sprawowanie opieki nad osobami potrzebującymi. Głównie właśnie chodziło tutaj o ludzi ubogich i w tym też zawierała się właśnie opieka medyczna. Samo to towarzystwo powstało z inicjatywy hrabiny Zofii Zamojskiej z Czartoryskich, a właśnie też dzięki, jak wspomniałam, staraniom Stanisława Staszica. Jeszcze mam dla Państwa dwie sale, w których znajdują się rekonstrukcje. Rekonstrukcje stylizowane na okres międzywojenny i może przejdziemy do pierwszej sali. Jest tutaj rekonstrukcja szkoły z okresu stylizowana właśnie na okres międzywojenny. Większość rzeczy jednak pochodzi, można powiedzieć, śmiało z okresu międzywojennego. Jak już wspomniałam, towarzystwo miało za obowiązek utworzenie szkół na terenie właśnie towarzystwa dla stowarzyszonych. I tutaj staraliśmy się właśnie zaaranżować taką salę szkolną. Mamy tutaj m.in. portret Piłsudskiego, o czym wszyscy dobrze wiemy. Okres międzywojenny to jest oprócz tego, że kult Stanisława Staszica, zwłaszcza na naszych terenach, ale na terenach ziem Polski, to jest kult Józefa Piłsudskiego, zresztą marszałka Józefa Piłsudskiego. Mamy tu również zdjęcia szkoły w Jarosławcu, właśnie która działała na terenie Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego z okresu międzywojennego. Mamy też świadectwo szkolne. W kolejnej części mamy rekonstrukcję izby wiejskiej z okresu międzywojennego ze sprzętami, też właśnie w większości pochodzącymi z okresu międzywojennego. Oprócz oczywiście mebli, mamy tutaj również warsztat tkacki, przeróżnego rodzaju naczynia, w większości są to naczynia gliniane. Zostało tutaj po prostu zrekonstruowane wnętrze, w pełni wnętrze izby wiejskiej. I też trzeba przyznać, że zabytki znajdujące się w tej części, czy też eksponaty znajdujące się w tej części, czy też tamtej rekonstrukcji, głównie właśnie pochodzą z izb regionalnych działających na naszych terenach, czyli m.in. z izby regionalnej w Jarosławcu, z izby regionalnej w Jankach. I część eksponatów również pochodzi z naszych zbiorów. Także jeżeli Państwo na zakończenie mają jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem i dziękuję bardzo za uwagę. Miło mi, niezmiernie miło. Dziękujemy. Proszę bardzo. A można jeszcze drugą stronę? Można. I tutaj właśnie z tyłu za Państwem jeszcze jako ciekawostkę powiem, jest właśnie projekt tego domu dla pogorzelców, dla mieszkańców wsi Bohorodyca, o czym Państwu zresztą też wspomniałam wcześniej. Bohorodyca, obecnie Brodzica. Tak. O Brodzica chodziła w skład towarzystwa. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy i zachęcam do dalszego oglądania ekspozycji.
Ale widzę, że mam tutaj małego Gota. Skąd się wziąłeś? Ja ten strój zrobiłam z kilku takich rzeczy, które były... Znaczy, to nie jest szyty taki z bluzy, z takiej, która jest za mała, trochę, ale nie na mnie. No i z takiego płaszczu lisa wziąłem tarczę gocką i miecz gocki. Wygląda to bardzo efektownie. Gratuluję. Pani Agnieszko, domyślam się, że musiała pani wspierać syna w tych przedsięwzięciach. Bardzo musiałam wspierać, ale pomysł i wykonanie tylko i wyłącznie jego. Muszę powiedzieć, że no jest gwiazdą wieczoru dzisiejszego dnia. No niewątpliwie. Udało się. Udało się. Zapraszamy. Do muzeum wciąż wchodzą goście, a ja chciałbym poprosić pana dyrektora Bartłomieja Barterckiego o parę słów podsumowania dzisiejszego dnia kolejnej nocy muzeum. No podsumowanie troszkę jeszcze za wcześnie, bo dopiero mamy godzinę 9, a przeważnie z doświadczenia wiemy, że tych naszych odwiedzających najwięcej jest właśnie w tych godzinach ostatnich, czyli tuż przed północą. Ale no cieszymy się, że ta tradycja ciągle u nas funkcjonuje i że każdego roku mnóstwo ludzi decyduje się właśnie tego konkretnego dnia w noc muzeów nas odwiedzić. Tradycyjnie staramy się, żeby no każdego roku czymś innym naszych odwiedzających zaskoczyć. No w tym roku jest wyjątkowy, bo obchodzimy 200. rocznicę utworzenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, wobec czego i też tematyka jest troszeczkę ukierunkowana w stronę właśnie Stanisława Staszica, naszego patrona, ale z drugiej strony no, nie są to może jakoś szalenie medialne dla dzieci tematy, ale mnóstwo dorosłych docenia, że pamiętamy, że przypominamy o takich właśnie ważnych tradycjach. To jest bardzo ważne. W końcu Stanisław Staszic to prawie że wizytówka Hrubieszowa i to jest postać zapisana w historii naszego kraju. Muzeum też nosi imię Stanisława Staszica, jak i nasze radio również. Panie dyrektorze, no cóż, pozostaje mi tylko pogratulować kolejnej nocy muzeum. Właściwie wypada zaprosić na kolejną noc muzeum. Absolutnie tak. To, co rozpoczęliśmy kilka lat temu, oczywiście będziemy starali się kontynuować. Na pewno w przyszłym roku też w połowie maja spotkamy się pod tym samym hasłem i postaramy się, żeby w przyszłym roku kolejne nowe rzeczy zaskoczyły naszych zwiedzających, tak żeby nic nie było tym samym, żeby nic się nie powtarzało, żeby chociaż raz w roku, jak ktoś nie ma czasu w ciągu tygodnia, wiadomo, praca, mnóstwo innych obowiązków, żeby ten sympatyczny, ciepły wieczór poświęcić właśnie na wizytę w naszym muzeum. Dziękuję bardzo. Dziękuję, również zapraszam. Ala Chłopeniuk zaprasza na spotkanie z pisarką Magdaleną Kordel. Spotkanie to odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Aleksandra Chłopeniuk. Znajdujemy się właśnie w Bibliotece Pedagogicznej, gdzie odbywa się spotkanie z panią Magdaleną Kordel. No myślę, że możemy zaczynać. Dzień dobry państwu. Witam państwa w Bibliotece Pedagogicznej na spotkaniu autorskim z panią Magdaleną Kordel, pisarką. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy również małżonka pani Magdaleny, pana Jakuba. Pani Magdalena Kordel to autorka powieści, które stały się bestsellerami. Jej książki są balsamem dla duszy, dla wielu tysięcy czytelników. Debiutem literackim pisarki jest powieść pod tytułem 48 tygodni. Jej bogatą twórczość literacką tworzą takie powieści jak Uroczysko, Sezon na cuda, Wino z Malwiną, Okno z widokiem, Wymarzony dom, Wymarzony czas, Tajemnica bzów i najnowsza powieść Nadzieje i marzenia, jeszcze przed premierą. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi małżonek pani Magdaleny, pan Jakub. Oddaję głos i zapraszam państwa serdecznie. Chciałam zapytać, czy mnie słychać bez mikrofonu, czy nie bardzo? Tam z tyłu. Słychać. To może ja jednak tutaj postaram się lepiej. Postaram się mieć mikrofon i się z nim oswoić. Natomiast ja nie wiem, czy ja mam coś do dodania, bo pani tyle o mnie powiedziała, że chyba nie wszystko.
Magda. Ja, proszę Państwa, tu jestem tak naprawdę, żeby tylko żonie przerywać, bo ona bardzo dużo gada i mogłaby Was zagadać na śmierć. No to są tylko złe języki ludzkie i pomówienia, proszę nie wierzyć, absolutnie. Słuchaj, Magda, powiedz mi, napisałaś już ile książek? Podchwytliwe pytanie. Napisałam książek 11, ale 9 zostało wydanych. Czy ty jesteś pisarką zawodową? Czy to jest już twój zawód, czy nadal pasja wyłącznie? No, w tej chwili już mogę odpowiedzieć, że jest to mój zawód, bo w ten sposób pracuję, jest to moja praca. Na całe szczęście dziękuję Bogu, że stała się również, że to była moja pasja i mogę w ten sposób pracować, mogę w ten sposób, mogłam w ten sposób uczynić to pisanie zajęciem zarobkowym i mogłam jedno z drugim połączyć. Jeszcze półtora roku temu, dwa lata temu, myślę, że bałabym się określić to jako swój taki zawód na 100%. W tej chwili już mogę z czystym sumieniem powiedzieć tak, jestem pisarką zawodową, bo to jest moje zajęcie, któremu się oddaję tylko i wyłącznie. A jak wyglądały początki twojej pracy? Znaczy ja nie wiem, o co do końca... Tak, jak powstała pierwsza książka? No więc... Pierwszą książką, tak jak Pani wspomniała, było 48 tygodni i to była taka dziwna książka, która książką w ogóle nie miała być. Ja od małego dziecka bardzo marzyłam o tym, żeby pisać. I na pewno każdy z Was tutaj obecny na sali kiedyś słyszał takie pytanie, kim zostaniesz, jak dorośniesz? Ja na takie pytanie odpowiadałam, że będę pracować w zoo albo będę pisała książki. No z zoo mi nie do końca wyszła, ale przyznam się szczerze, że robię wszystko, co w mojej mocy, żeby spełnić to marzenie. Mamy bardzo małe mieszkanie, 38 metrów. No i mam tam dwa koty, psa, dwójkę dzieci, no i jeszcze męża osobiście, także całkiem niezła menażeria mi z tego się zrobiła. Z pisaniem było tak, że bardzo marzyłam, natomiast nie wiedziałam, jak do końca się do tego zabrać. I to, że udało się napisać 48 tygodni, to był przypadek. Pracowałam w gazecie, pisałam teksty kulturalne, bywałam na wydarzeniach w Otwocku, opisywałam je i w pewnym momencie na fali, ja nie wiem, czy tutaj najmłodsi będą pamiętać, na fali popularności Bridget Jones i Nigdy w życiu, które okazało się Katarzyny Gracholi, nasz wydawca stwierdził, że on w gazecie chciałby mieć tego typu teksty również, że chciałby, żeby poza tym, że czytelnicy czytają wiadomości, informacje, żeby mogli poczytać też coś innego. I zaproponował, żebym ja się tymi tekstami zajęła. No oczywiście ja się bardzo chętnie zgodziłam z tym, że stwierdziłam, że absolutnie nie będę pisała o sobie samotnej. No ja już wtedy miałam męża, miałam małą córkę i to, jak to jest być osobą samotną, nie posiadającą rodziny, zupełnie już nie pamiętałam. W związku z tym zaczęły powstawać krótkie opowiadania, krótkie felietony, w których głównym tematem było młode małżeństwo z małym dzieckiem, bardzo humorystyczne, dużo w nich było śmiechu. I gdy powstało kilka tych odcinków, przeczytałam je i stwierdziłam, że gdybym dopisała jeszcze kilka, no to bym miała tę swoją pierwszą cienką, bo cienką, ale już pierwszą spójną całość, którą bym mogła uznać, że jest to moja książka. Zrobiłam to. I co zrobiłam? Natychmiast schowałam ją do szuflady. Pomimo tego, że ogromnym marzeniem było to, żeby książkę napisać i żeby książkę wydać, to nie do końca wierzyłam w to, że może się to udać. I jeszcze pamiętam znajomych, którzy mówili, kobieto, tak no tak napisałaś, pojedziesz sobie do wydawnictwa, wejdziesz do nich, powiesz, wydajcie mi to i oni ci to wydadzą. No tak to się tego nie robi, to trzeba mieć znajomości, plecy. No i pewnie ta książka leżałaby w tej szufladzie do dziś, gdyby nie mój mąż, który okazał się człowiekiem dużo większej wiary niż ja, bo to on wydrukował w dwóch egzemplarzach, zawiózł do dwóch wydawnictw. Jedno odmówiło, drugie przyjęło i tak zaczęła się cała przygoda z pisaniem, no powiedzmy na poważnie. I jeszcze w ramach anegdoty, bo potem zapomnę, opowiem Wam, że jak pan redaktor z Pruszyńskiego dzwonił z wiadomością, że są zainteresowani współpracą, to ja trzymając komórkę przy uchu, kłaniałam się w pas, dziękuję bardzo. I słuchajcie, no taka uskrzydlona, taka pełna nadziei, pełna wiary, mówię, kurczę, udało mi się, będę mogła robić to, co chcę, będę mogła pisać, te drogi mi się pootwierały. Napisałam zaraz następną książkę i została odrzucona. Napisałam jeszcze jedną książkę i też została odrzucona. Tak na dobrą sprawę zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy to nie był przypadek, czy nie powinnam sobie znaleźć jakiegoś innego celu, poszukać innej drogi zawodowej. I nie wiem, jakby się to wszystko potoczyło. I od tego momentu
uważam, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest po coś i zawsze służy czemuś konkretnemu. Rozmawiamy z panią Magdaleną Kordel. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Czy mogłaby pani opowiedzieć naszym słuchaczom, czy jest jakiś sposób na napisanie dobrej książki? Pracować. Na pewno nie można się poddawać. Jeżeli się ma jakiś pomysł, to trzeba go realizować. Jest to połączenie pracy, czyli rzeczywistego poświęcenia czasu na to, żeby usiąść przy komputerze, otworzyć ten plik i przy tym wytrwać, bo czasami to jest trudne. I połączenie tego czegoś nieuchwytnego, czyli jest pomysł, on zaczyna żyć, zaczynają ożywać bohaterowie. I wtedy, kiedy my to czujemy, kiedy ktoś to czuje, że to się właśnie rodzi, nie należy tego lekceważyć, tylko właśnie wtedy usiąść i napisać. I z tego na pewno powstanie jakaś ciekawa, inspirująca opowieść. A skąd pani wiedziała, że to właśnie jest to, co pani chce robić w życiu? Po prostu wiedziałam. Trudno mi jest na to odpowiedzieć pytanie, ale to jak myślałam o różnych rzeczach, którymi mogłabym się zająć, które mogłabym robić, to zawsze na pierwszym miejscu było pisanie. Zawsze to było tak, że ja widziałam różne drogi, którymi mogli podążyć ludzie. Na przykład widziałam przed sobą kogoś realnego, a mi się wydawało, że to ktoś mógłby być zupełnie inny. Stworzyły mi się alternatywne historie. Wyobraźnia zawsze pracowała i w związku z tym chyba od początku miałam jakieś takie predyspozycje, przeświadczenie, że to w tym właśnie się odnajdę. I naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam połączyć pasję z pracą zawodową. A skąd bierze pani pomysły? Pomysły przychodzą same, przychodzą wraz z czasami wystarczy czyjeś spojrzenie, czyjś uśmiech, jakieś zdanie i nagle rodzi się opowieść. Czasami ktoś opowiada coś konkretnego i to ta historia jest tak szczególna, tak inspirująca, że gdzieś zapada w serce, w głąb, w duszę i wokół tego rodzi się opowieść, która nagle staje się powieścią. I czy pomysły rodzą się wcześniej, czy czuje pani coś takiego, mam pomysł, siadam i piszę? Zwykle rodzą się wcześniej, one się pojawiają wcześniej, natomiast to nie jest powiedziane, że w trakcie pisania książki nie pojawią się nowe, związane z tą opowieścią, o których ja na przykład na początku zupełnie nie wiedziałam. I wtedy, ja to nazywam, że powieść wtedy zaczyna żyć własnym życiem i robi niespodzianki samemu autorowi, bo okazuje się, że to, co planowałam, ulega modyfikacji, ulega zmianie, pojawiają się nowe osoby. W Marzonym domu było tak, że to miała być zupełnie inna opowieść, nie miało być tam w ogóle dzieci. Gdyby nie to, że Magda stanęła w pewnym momencie przy oknie i zobaczyła pod oknem małą dziewczynkę, książka wyglądałaby zupełnie inaczej. Ja tej dziewczynki zupełnie nie wiedziałam o jej istnieniu. Ona się pojawiła znienacka. To Magda ją zobaczyła, a nie ja. A skąd biorą się postacie? Tak samo jak opowieści. One przychodzą. Po prostu pojawiają się i zostają. Dziękuję. W takim razie dziękuję i do usłyszenia i życzę jeszcze więcej tak wspaniałych książek. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Życzę wam miłego dnia. Dziękujemy bardzo wzajemnie. A teraz zapraszam na relację z festynu charytatywnego Gramy dla Bogdana. To chyba takie pierwsze gorące, słoneczne popołudnie. Na stadionie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dzisiaj festyn. Festyn charytatywny, na którym będzie można zobaczyć wiele atrakcji. No i postaramy się wspólnie z Bogumiłem przekazać to, co się dzieje i to, co się działo na tym pierwszym takim poważnym w tym roku wydarzeniu plenerowym. Bogumile, jak nastrój przed imprezą? Można od razu po przyjeździe zauważyć wiele atrakcji, już widać zawodników grających na boisku, jak i wiele atrakcji dla dzieci. To gorąco polecam i zapraszam. Zapraszamy wspólnie. W tej chwili już na boisku trwają rozgrywki w piłkę nożną. No niestety nie ma spikera i trudno się zorientować, jaki jest aktualny wynik, ale mam nadzieję, że wrażenia po dzisiejszym meczu zawodnicy nam przekażą. Natomiast obok hali sportowej już przygotowana jest scena, na której będą występować artyści. Rozmawiam w tej chwili z głównym organizatorem tego festynu charytatywnego. Prosiłbym o parę szczegółów. Dla kogo i z jakiej okazji właśnie ten festyn jest zorganizowany?
Festyn charytatywny Gramedra Bogdana został zorganizowany z inicjatywy Komitetu Społecznego Krok do Zdrowia. Komitet został założony przez trzech członków rodziny chorego. 52-letni mężczyzna mieszkańca Krubyszowa Bogdan Błaszczuk zmaga się z nowotworą złośliwym mózgu. Jest to gejak wielopostaciowy. Pierwsze objawy pojawiły się w lipcu 2015 roku. Nie wskazywały na nic groźnego. Niestety po diagnozie szczegółowych badanych tomografii komputerowej głowy okazało się, że jest guz. Jeszcze nie wiedziano jaki. Dopiero po operacji w Zamościu 3 tygodnie później okazało się, że była to forma złośliwa. Badania potwierdziły, że był to gejak wielopostaciowy, 4. stopień złośliwości. Obecnie ściągamy pewne leki z Wielkiej Brytanii, leki o nazwie DCA. Koszt jest dość kosztowny i problem jest przesyłka. Miesięczna kuracja kosztuje około 1500 zł. Ściągamy również specjalną kurkuminę, wersję przenikającą do mózgu jako silny antyoksydant. Od 3 miesięcy zmieniliśmy chemię. Zmieniliśmy chemię na chemię biologiczną oraz podajemy wybrane leki przez nas ściągane. Efekt jest taki, że guz nie rośnie, choroba się zatrzymała, a nawet częściowo ulega cofaniu. Ten festyn jest okazją do zdobycia tych środków, które zapewnią możliwość prowadzenia tej kosztownej kuracji. Jak doszło do tego, że tyle osób się zaangażowało w dzisiejszy festyn? Mamy dużo znajomych. Chodziliśmy, szukaliśmy, prosiliśmy. Początkowo poszliśmy do pani wiceburmistrz. Uzyskaliśmy stosowną akceptację na organizację takiego festynu. Napisaliśmy pozwolenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zbiórkę funduszy do puszek. Uzgodniliśmy wszystko z dyrektorami odpowiednich jednostek. Porobiliśmy plakaty, ogłoszenia, nagłośniliśmy medialnie. W ten sposób myślę, że uzyskamy pewną grupę ludzi, pewną zbiórkę pieniędzy, którą sfinansujemy na to leczenie i dodatkowo wprowadzimy inne, jeszcze bardziej skuteczne. Tak więc przy tak poważnym zaangażowaniu, przy tak licznej współpracy różnych służb, mam nadzieję, że ten festyn będzie udany i tego życzę wszystkim uczestnikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ja również dołączam się i zapraszam na wspólne zabawy. Nastąpiła szybka zmiana, jest mecz Straż Graniczna kontra Policja. Chrubieszowska Policja ma biało-czarne stroje, a Straż Graniczna ma pomarańczowe białe stroje. Zacięty mecz. Mamy drugą połowę meczu. Jest 1-0 dla Straży Granicznej. Tłumy szaleją. Końcówka meczu jest obecnie 1-1 i ostatnie minuty. Mecz właśnie zakończył się wynikiem 3-1 dla Straży Granicznej i zaraz zapytamy, jak wrażenia z meczu. Dzień dobry, czy mógłbym prosić o kilka słów? Można. Jak wrażenia z meczu? Wrażenie jak wrażenia. Najważniejsza była rywalizacja. Zdrowa, sportowa. Gramy wiadomo do jakiego celu. Bez kontuzji. Sympatycznie. Super, szybko. Także naprawdę. Atmosfera fajnie. Spokojnie. Czy przeciwnik był groźny? Tak, jak zawsze. Jak się gra między sobą. Rywalizacja, na pewno odrobina rywalizacji jest zawsze, prawda? Aczkolwiek no, pozwaliśmy grać im i sobie. Akcja 3-1 dla Straży Granicznej. Uważam, że wynik zawodów sprawiedliwy, uczciwy. Dziękuję bardzo, to był bardzo udany mecz. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Czy mógłby nam pan się przedstawić? Sierżant Jarosław Bączkowski, drugi pułk rozpoznawczy Chrubieszów. Jaki jest ekwipunek pańskiego samochodu? Wóz jest wyposażony w broń 7,62 mm PK. Znajduje się na dachu pojazdu. Operatorem jest pekista, tak zwany gunner. Dodatkowo jest wyposażony w radiostację pokładową, która może łączyć się z bazą, na przykład podczas jakiejś misji czy wyjazdu. Jest bardzo mobilny, ponieważ może pokonywać w różnych warunkach pogodowych, czy tam atmosferycznych, w zimie, w lecie. Nawet może brodzić po wodzie. Różny teren to jest, nie jest dla niego przeszkodą. Zimę można założyć na opony, łańcuchy i przejechać praktycznie przez każdą, że tak powiem, zaspę. I to chyba tyle, co mógłbym powiedzieć. I ostatnie pytanie, czy każdy może wstąpić do służby mundurowej? No każdy. Są tam jakieś odpowiednie kryteria do spełnienia, czyli tam wiek, jakieś odpowiednie wykształcenie. Trzeba złożyć określone dokumenty i starać się o przyjęcie.
Dziękuję bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Ja również, dziękuję bardzo. Wśród wielu atrakcji, które możemy obejrzeć na stadionie Hosiru, jest miejsce budzące poważny respekt. Panowie w mundurach, w kominiarkach, no i oczywiście wyposażenie. Robot, który szykuje się do załadowania niebezpiecznego materiału. Mamy tutaj pokaz sprzętu brygady antyterrorystycznej. Na co dzień nie spotykamy się z nimi i chcielibyśmy, żeby mieli jak najmniej pracy, ale to, że są, daje poczucie bezpieczeństwa. Na szczęście nasze miasto omijają takie sytuacje, w których brygada antyterrorystyczna musiałaby działać. A w tej chwili za naszymi plecami pojawili się motocykliści. Zjeżdżają się na wspaniałych maszynach. To robi wrażenie. To już jest nasze drugie spotkanie z motocyklistami, bo pierwsze przy okazji festynu, z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Motocykliści wyraźnie rozkręcili się teraz, rozpoczął się sezon, no i są tutaj też obecni. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czym się Państwo dzisiaj zajmują? Przypomnę, jesteśmy funkcjonariuszami policji, członkami zespołu minersko-pirotechnicznego sekcji antyterrorystycznej z Lublina. Prezentujemy tutaj sprzęt, który służy nam do pracy w dni codzienne, na co dzień. Jest to urządzenie zrobotyzowane, które służy do podejmowania ładunków i urządzeń wybuchowych, a następnie umieszczenia w tej beczce antywybuchowej. Jest to urządzenie pomocne nam, pirotechnikom, w trakcie naszej codziennej pracy. Czy mógłby nam Pan opowiedzieć o ekwipunku? O ekwipunku pirotechnika? Czy ekwipunku ogólnie funkcjonariusza sekcji antyterrorystycznej? Bo jest tutaj przykład kolegi, który jest członkiem zespołu bojowego sekcji antyterrorystycznej. Ubrany jest w kamizelkę kuloodporną i taktyczną, broń krótką, broń długą, karabinek wsparcia oraz strzelbę gładkolufową typu Mossberg. Ochraniacze słuchu aktywne wraz z przyrządami do komunikacji się, zestawem magazynków, maską przeciwgazową oraz podręcznym plecakiem paramedycznym. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, o kolegę jako pirotechnicy, to podstawowa broń krótka przy sobie. Posiadamy także na wyposażeniu kombinezon antyodłamkowy typu EOD-9, który używamy do podejmowania ładunków wybuchowych i specjalistyczny samochód do przeciągania tej beczki antywybuchowej oraz drugi pojazd bus ambulans, który służy pirotechnikom do przetransportowywania masy sprzętu służącej do podejmowania interwencji minersko-pirotechnicznych. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Dziękuję wzajemnie, miłego dnia dla wszystkich. Pogwizdżemy sobie. To jest rozgrzewka, szanowni państwo, bo za chwilę pomruczymy. Słońce osuszy twarz. Idziesz i liczysz naboje ostatnie trzy. I nie chybisz już, to wiesz. I z różą czerwoną, wszyscy razem! Róża czerwona, biało chyć niebez. Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Z burza przejdziemy, wodą popijemy. Po walce mają wino smak. Kto by się martwił, że na drodze kurz i deszcz i śnieg, to znamy już. Z kurza przejdziemy, wodą popijemy. Kuchnie polowe diabli wiedzą gdzie. Róża czerwona, biało kwitnie bez. Dojdziesz bracie, choć krucho jest. Stary karabin twój brat
jeszcze zadziwi świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły, a że w oczy deszcz to nic. Róża czerwona, biało hit niebez, choć było krucho, teraz dobrze jest. Z burza przeszliśmy, cało wróciliśmy, kuchnie polowe odnalazły się. Jeszcze na twarzach mamy srogi kurz, lecz dziś ten marsz za nami już. Z burza przeszliśmy, cało wróciliśmy, czoło otrzemy, oczyścimy broń. Róża czerwona, biało kwitnie bez, oto bracie, wędrówki kres. Dziękujemy! Szanowni Państwo, a za chwileczkę dowiecie się, co potrafi dziewczyna w mundurze. A potrafi bardzo dużo. Zapewne wszyscy jesteśmy ciekawi, ale o tym wszystkim opowie Państwu Arletka. Zapraszam. Jestem dzielna niesłychanie, czuję w sobie powołanie, by w mundurze paradować wciąż. Na przeszkodzie, na levelu, robić zbiórkę w dwuszeregu, z kolegami, strażnikami, tak jak jeden mąż. Dziewczyna w mundurze, to przeciw naturze, jak można pogodzić się z tym? Jednego do śmiechu, drugiego do grzechu, to budzi wyglądem swym. Dziewczyna w mundurze, to przeciw naturze, jak można pogodzić się z tym? Jednego do śmiechu, drugiego do grzechu, pobudzi wyglądem swym. Jestem zdolna, jestem zwinna, więc i to ja przejść powinnam. Do tej pory w moim życiu trochę szczęścia mam. Będę ćwiczyć nocne marsze, będę cudnie trafiać w tarcze. Z zajęciami, ćwiczeniami radę sobie dam. Dziewczyna w mundurze, to przeciw naturze, jak można pogodzić się z tym? Jednego do śmiechu, drugiego do grzechu, to budzi wyglądem swym. Dziewczyna w mundurze, to przeciw naturze, jak można pogodzić się z tym? Jednego do śmiechu, drugiego do grzechu, pobudzi wyglądem swym. Mogę chłopcom nieść ratunek, zrobić zastrzyk opatrunek. W sanitarnej ciężkiej służbie doświadczenie mam. A ja? Mogę stać przy telegrafie, wiem na pewno, że potrafię. Potrafisz! Z uzdolnioną tak dziewczyną dobrze będzie wam. Dziewczyna w mundurze, to przeciw naturze, jak można pogodzić się z tym? Jednego do śmiechu, drugiego do grzechu, pobudzi wyglądem swym. Dziewczyna w mundurze, korzyści są duże i trzeba pogodzić się z tym. Choć trochę do śmiechu i trochę do grzechu, pobudzi wyglądem swym. Pobudzi wyglądem swym. Pobudzi wyglądem swym. Dzięki. Brawo, brawo, grupa na granicy. Witam bardzo serdecznie. Czy mógłbym prosić o kilka słów?
Witamy bardzo serdecznie. Mam na imię Piotrek, jestem członkiem zespołu Na Granicy, który z ogromną przyjemnością zaszczycił swoimi osobami dzisiejszą imprezę związaną z koncertem charytatywnym dla pana Bogdana. Jak się dzisiaj grało? Tak jak zawsze na tego typu akcjach gra się świetnie, zwłaszcza gdy dopisuje publiczność. A dzisiaj tak właśnie było. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę udanego dnia. Dziękuję bardzo. Również życzę dalszej, wspaniałej, cudowej imprezy. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Cześć, kochani, witam was serdecznie. Zagra dla was teraz zespół Strych. Dzisiaj troszeczkę w okrojonym składzie, bo nasz wokalista ma obowiązki służbowe ważne. Na perkusji z nami zagra Antoś. I ruszamy! Czy pamiętasz czułe słowa me? Czy pamiętasz to, co było w nas? Czy pamiętasz, że zawsze byłem twój? Czy jeszcze pamiętasz mnie? To te dni, nasze sny. Czy jeszcze pamiętasz mnie? To, co w nas zrobił czas. Czy jeszcze pamiętasz mnie? Tamte dni, nasze. Czy pamiętasz mnie? To, co w nas zrodził czas. Czy mi powiesz, że w tym sensu brak? Czy mi powiesz, że nie kochasz mnie? Czy pamiętasz, że zawsze byłem twój? Czy jeszcze świetnie, kochani. To był utwór z naszej płyty, a teraz troszeczkę podżemujemy sobie.
troszeczkę sobie pogramy. Na klawiszach Marek Kurs. Dzisiaj miałem piękny sen, naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba, wszystkie gwiazdy, oh, oh. O Wiktorio, moja Wiktorio, dlaczego macie tylko mój stan? Hrubieszów dołączył do miast, w których organizowane są koncerty z okazji Święta Bożego Ciała. Koncert chwały. Koncert, który gromadzi artystów śpiewających dla mieszkańców miasta. Jest to też uczczenie tego ważnego święta religijnego. Po raz pierwszy w Hrubieszowie. Szanowni Państwo,
Bądźcie pozdrowieni w tę uroczystość Bożego Ciała, kiedy zaprosiliśmy Państwa na koncert chwały. Jak to się zaczęło? 14 lat temu właśnie w Lublinie, kiedy skończyła się procesja z racji Bożego Ciała, rzucono hasło wykorzystać to podium, gdzie stał wcześniej ołtarz, ażeby rozweselić serca ludzkie. I wtedy zebrało się trochę zespołów, tak mówiąc w historii, aby oddać cześć i ludziom, i Panu Bogu. Proszę Państwa, każdy pierwszy raz nie jest łatwe, ale postanowiliśmy, bo w całej Polsce jest 14 takich koncertów chwały i pomyślałem sobie, w Chrubieszowie będzie 15, bo Chrubieszów ma wspaniałych ludzi, ma wspaniałych też wykonawców i wspaniałą przede wszystkim publiczność. I stąd taka historia tego spotkania dzisiaj. Bardzo mi miło powitać pana burmistrza z małżonką oraz wszystkich państwa. Witam serdecznie. Witam moich księży wikariuszy, innych księży, którzy ewentualnie gdzieś tu są. Witam państwo, którzy jesteście i witam wykonawców. Proszę państwa, zaczniemy jednak tak trochę nietypowo. Ponieważ dzisiaj wiadomo, jest Dzień Matki. Bernard Ładysz pięknie śpiewał. Matko moja, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie skromny dar lniany ręcznie mi dałaś, haftowany przez właśnie wzorzysty i barwny jak świat. Na zwalonym przez burzę pniu barwny ręcznik rozłożyłem. Wtedy wraca twa miłość, matczyna i szczęście i łzy. Kochane matki, pozwólcie, najlepsze życzenia dla was. Jakże smutny byłby świat, gdy braknie matki i zabraknie matki. Święty Jan Paweł II powiedział, dajcie mi matki, a ja zawojuję cały świat, dajcie mi święte matki. I dlatego, kochane mamy, dziękujemy wam za zrodzenie, za wychowanie, za miłość, za łzy, za to właśnie, jak śpiewał Ładysz, za to szczęście, które zawsze tkwi w sercu matki. I dla matek teraz, zanim zaczniemy normalny koncert, będą dwie piosenki. Jedna w wykonaniu naszej parafianki solistkiej chrubieszowianki, pani Oli Opały-Wójcik, zaśpiewa Ave Maria portugalskiego, oczywiście Gomeza, portugalskiego autora, który dedykujemy dla wszystkich matek. I pan Dariusz Tokarzewski z Woksu również dla was ma prezent, a piękne słowa o matce. Przywitajmy wykonawców, tych dwoje, gorącymi oklaskami. Grazie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się dołączę do tych pięknych życzeń, chociaż dzisiaj jest dzień chwały, mamy tutaj akurat teraz i piękny dzień Bożego Ciała, ale tak się ładnie te połączyły dwa święta, bo to jest najmilsze święto chyba dla wszystkich rodzin, a szczególnie dla wszystkich mam. Dlatego pozwolę zaśpiewać sobie, drogie mamy, drogie przyszłe mamy, mamusie. Moja mama może mnie słyszy, bo mieszka bardzo blisko tutaj w Zamościu. I to jest taka ballada, którą śpiewałem często mojej mamie, kiedy jej było smutno. Może ktoś zna, to zaśpiewa ze mną. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w to piękne święto dla wszystkich mam. To wszystko jakby wczoraj było. Pamiętam ciepło twoich słów, gdy mi piosenki swe nuciłaś, by ukołysać mnie do snu. Porozmawiajmy, droga mamo, przywróćmy piękno tamtych dni. Niezapomnianą kołysanką zaprowadź mnie w dzieciństwa świat. Porozmawiajmy, droga mamo, przywróćmy piękno tamtych dni. Niezapomnianą kołysanką zaprowadź mnie w dzieciństwa świat. Refren jest bardzo łatwy. Może zaśpiewamy naszym mamom. Dobrze? Za chwilę. To wszystko jakby wczoraj było. Pamiętam ciepło twoich słów, gdy mi piosenki swe nuciłaś, by ukołysać mnie do snu. Porozmawiajmy, droga mamo, przywróćmy piękno tamtych dni. Niezapomnianą kołysanką zaprowadź mnie w dzieciństwa świat. Spróbujemy jeszcze raz, ostatni raz. Porozmawiajmy, droga mamo, przywróćmy piękno tamtych dni. Niezapomnianą kołysanką zaprowadź mnie w dzieciństwa świat. Dużo zdrowia, samych radości, drogie mamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, plac jest duży, ale i bardzo dużo nas jest. Ci, którzy przybyli później, przypominam, jest to pierwszy koncert chwały tutaj w Hrubieszowie z racji uroczystości Bożego Ciała. Zaczął się 14 lat temu w Lublinie, a też 14 miast w Polsce właśnie taki koncert przeżywa. Mam też troszkę i tremy teraz zapowiedzieć kolejnych naszych aktorów i kolejnych artystów. Będzie to Aleksandra Opała-Wójcik, córka pana Leszka i pani Agaty, którzy tu są, i wiadomo, pan Leszek, nasz organista. Brawo dla jej rodziców i dla Ody.
Pani Ola, mezzosopran koloraturowy, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie, o twórczyni wielu ról operowych i operetkowych, finalistka Międzynarodowego Konkursu Operowego Ikerminde oraz laureatka wielu nagród, a przede wszystkim chrubieszowianka. I to jest nasza dziewczyna. I żebyście wiedzieli, że jest tu jest i jej córka, i ta córka też dla państwa zaśpiewa, a ma ona na imię Lenka. I razem z panią Olą tutaj jest Piotr Matusik, pianista i kompozytor. Absolwent Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, laureat wielu prestiżowych nagród, do najbardziej aktualnej należy pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na kompozycję jazzową w Belgii. Proszę Państwa, tych dwoje artystów współtworzy eksperymentalny projekt o nazwie Impro Opera, łączący w sobie dwa gatunki muzyczne, śpiew operowy oraz improwizację jazzową. Dzisiejszy koncert tego duetu będzie koncertem premierowym dla państwa, więc zaczynają od naszego miasta, od Chrubieszowa. Proszę państwa, życzę przyjemnego odbioru. Powitajmy ich oklaskami. Thank you.
To dziękujemy pani Oli i panu Piotrowi, wiązankę kwiatów dla nich i dla jednego i drugiego. Dziękujemy. Trzeba być uczonym, żeby to wszystko pojąć, ale trzeba skończyć studia Akademii Muzyczną, żeby to wszystko pojąć. Proszę państwa, a za chwilę na scenie wystąpi Dariusz Tokarzewski. Ma sympatyczną żonę Mariolę, jeszcze ładniejsze z tego małżeństwa dwie córki, Katarzynę i Agnieszkę oraz sympatycznego psa Gucia. Pan Dariusz muzyk, kompozytor, kształcił się w Średniej Szkole Muzycznej w Lublinie oraz na UMCS-ie Instytut Artystyczny, który ukończy z tytułem magistra muzyk. Był wiolonczelistą Włościańskiej Orkiestry Symfonicznej w Zamościu oraz w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Pracował jako kierownik muzyczny w Teatrze Lalki, aktora w Lublinie i Agencji Artystycznej Estrada w Lublinie. Od 1987 roku śpiewał w zespole Vox, z którym koncertował w Niemczech, w USA, w Kanadzie, w Australii oraz w niezliczonych koncertach na terenie kraju. Nagrał z grupą Vox kilka płyt długogrających. Dariusz Tokarzewski jest, chcę państwu powiedzieć, wielkim społecznikiem. Brał udział w wielu koncertach charytatywnych, z których dochód przeznaczony był na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Jego hobby to zbieranie starych instrumentów strunowych. Dobrze, że instrumentów strunowych, nie puzonów. Gra oczywiście na gitarze, pływanie i inne hobby osobiste, o których państwu niestety nie śmie więcej powiedzieć. Przed państwem właśnie pan Darek Tokarzewski i oczywiście razem z zespołem Lechici. Drodzy państwo, po takiej zapowiedzi nie wiem, co mam zrobić. Czy zejść ze sceny, ukłonić się i pojechać do domu, czy coś zaśpiewać. Duże oklaski dla chóru Lechici, z którym wielokrotnie pracowałem. Jeszcze bardzo chciałem podziękować za zaproszenie księdzu prałatowi Andrzejowi Puzonowi i Leszkowi, który prowadzi chór Lechici, bo wiecie państwo, trzeba mieć nie lada zaufanie do faceta, który 35 lat trzęsie tyłkiem na scenie, śpiewa bananowy song i nagle jest zaproszony na Dzień Chwały, gdzie zaśpiewam państwu coś specjalnego akurat. Mieliśmy wielką okazję śpiewać razem z Lechitami we Lwowie piękne poporatorium Miłosierdzia Bożego. Jeszcze się dzień nie skończył,
więc pozwolę sobie zaśpiewać z chórem Lechici bardzo dwie piękne pieśni, które napisał mój przyjaciel. Nie pamiętam, ale byliśmy tu chyba 8 albo 10 lat temu w kościele u księdza prałata, gdzie to poporatorium wykonywaliśmy z zespołem kameralnym i z Markiem Bałatą, chyba wtedy pamiętam. Pozdrawiam wszystkich znajomych. Słuchajcie, ja tu bardzo lubię przyjeżdżać. Nie za dużo gadam, bo wiem, że się instalują, więc muszę gadać. Witam pana burmistrza z żoną. Okazuje się, że mieliśmy parę podróży wspólnych. Spróbujemy, tak, Leszku? Z pieśni z poporatorium i Osierdzie Boże, a teraz będzie druga. I tutaj zawsze moja koleżanka ze strady zapowiada: aniołowie mogliby nam zazdrościć dwóch rzeczy. Pierwszej cierpienia, a drugiej komunii świętej. I taki jest tytuł tej kolejnej pieśni, którą wykonam z waszym chórem, z naszym chórem Lechici. Jezus zamieszkał w mym sercu, zszedł z wysokiego tronu nieba. Wielki Pan, wszechrzeczy Stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. Wielki Pan, wszechrzeczy Stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. O Boże, zamknięty w mej piersi, a z Tobą mam niebo całe i z aniołami śpiewam święty. Żyję tylko na Twoją chwałę i z aniołami śpiewam święty. Żyję tylko na Twoją chwałę. Nie.
serafinem łączysz się, Boże, ale z człowiekiem mizernym, który bez Ciebie nic uczynić nie może, ale Tyś zawsze się uniżyć. Cześć oddaję Ci w pokorze i błagam, byś mnie raczył zbawić. Cześć oddaję Ci w pokorze i błagam, byś mnie raczył zbawić, zbawić. Chór Lechici oczywiście. Proszę Państwa, nie da się ukryć, że od 34 lat nasza parafia Matki Bożej Nieustańcy Pomocy słynie z pięknej pracy i śpiewów i opracowań muzycznych w wykonaniu naszego organisty, pana Leszka Opały. I brawo dla niego właśnie, bo on między innymi też jest inspiratorem tego koncertu chwały. Bardzo mu dziękuję za współpracę, bardzo dziękuję zespołowi Lechici, który występuje na różnych uroczystościach i radosnych, i narodowych, patriotycznych, gdzie zawsze ich piękny głos jest odczuwalny. Panie Leszku, zanim zaśpiewacie jeszcze piękną piosenkę, to już na moje życzenie, zostań z nami w wykonaniu Oli, pani Oli, a później przygotujcie Państwo sobie zapalniczki, latarki, niech płynie wtedy w tej ostatniej piosence Barce to światło i modlitwa do świętego Jana Pawła II, inspiratora Światowych Dni Młodzieży. Jeszcze raz gratulacje dla pana Leszka, dla całego zespołu. Proszę przyjąć ten bukiecik kwiatów. I brawo, panie Leszku. Beznadziejnie gasła w nas, zawołałeś, żeby wstąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas, zakiełkował solidarnych wielki duch. Pokazałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w myślą dziurę strach się skrył, więc żegnała Cię w niejednym oku łza. Kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił, proste, mądre słowa.
porządkują chaos w głowach, gdzie wpłynęło od wielu, wielu lat. Ucz jak innych nieść brzemiona, jak słabości swe pokonać, jak w sercu całe można zmieścić świat. Cofać się przed złem, jak się wspinać, niosąc ciężki życia krzyż. Twoja słabość złym zdawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć Pan barkę twą na nieba wciągnął brzeg i natchnioną księgę życia zamknął wiatr, w oczach mamy postać białą niczym śnieg i wołanie błądzi echem pośród Tatr. Opa Wójcik i zespół Lechici. Proszę Państwa, z tyłu jest też zespół muzyczny, który podgrywa. Brawo dla tego zespołu, bo ich słychać, a nie widać, bo zespół ich przykrywa. Szanowni Państwo, pozwólcie, że kiedy dobiega końca ten koncert chwały, chciałbym podziękować panu burmistrzowi za możliwość zorganizowania takiego koncertu, za użyczenie i tej sceny, i aparatury. Dziękujemy Domowi Kultury, pani dyrektor Feliksiak i wszystkim, którzy nam dopomogli, służbom porządkowym i naszej policji i służbie miejskiej. Proszę Państwa, przede wszystkim wam podzięka, żeście wytrwali 2,5 godziny. To rzeczywiście piękno, ale też i kosztuje pewnego wyrzeczenia. Jeszcze raz chciałbym podziękować zespołowi Akord z Ukrainy. Bardzo dziękujemy im i proszę bardzo tu na scenę. I kto by chciał kupić, to ostatnia szansa, ich kasetę, więc warto oczywiście. Bardzo dziękujemy im. Bardzo dziękuję panu Darkowi Tokarzewskiemu za piękną oprawę, śpiewy i jak zwykle życzliwość. To nie pierwszy raz jego tu występ. Lubimy go słuchać i lubimy, jak on jest z nami. Bardzo dziękuję pani Oli, pani Lence i panu Piotrowi za piękne śpiewy i piękne wykonanie. Czasami dla nas trudne, ale czasami trzeba i bułkę razowo zjeść. Więc bardzo dziękujemy w tym wszystkim. No i naszemu niezmordowanemu zespołowi Lechici na ręce pana Leszka bardzo im dziękujemy. Proszę Państwa, oczywiście teraz śpiewamy wspólnie, powstańcie teraz, zaraz pana burmistrza dopuścimy na falę.
Oczywiście, jak macie jakieś zapalniczki, jak macie jakieś latarki, niech ten błysk ognia płynie do Jana Pawła II, wszak przecież on był to inspiratorem Światowych Dni Młodzieży. A Państwu bardzo dziękujemy za obecność, za wspólne przeżywanie. Jeszcze Pana Burmistrza prosimy o słowo. Koncert ten miał bardzo dziwne brzmienie. Najpierw grało uczucie, a potem sumienie. Księże prałacie, szanowni państwo, nasze wokaliści, wykonawcy, mieszkańcy miasta Chrobieszowa, myślę, że księże prałacie, ten koncert spełnił swoją misję na chwałę naszego Stwórcy i myślę na chwałę naszego miasta Chrobieszowa. Chciałbym w imieniu tutaj nas, obecnych mieszkańców miasta Chrobieszowa, złożyć wszystkim państwu bardzo serdeczne podziękowania i mieć tą nadzieję, którą wyraził mój kolega, powiem sobie tak, Darek Tokarzewski, że ten koncert na stałe się wpisze w historię naszego miasta Chrobieszowa i będziemy go, księże prałacie, razem wspólnie organizować co roku i już zapowiedział właśnie się Darek, że będzie z nami był co roku. Trzymamy cię, Darku, za słowo. Także serdeczne podziękowania naszych wokalistów. I pozwólcie państwo, że ja również tutaj dołączę się do tych skromnych podziękowań, które wyraził ksiądz prałat Andrzej Puzon i też dołączę nasze takie skromne podarunki. Pierwszy taki prezent dla Darka Tokarzewskiego, z którym mieliśmy okazję w Brukseli polować na autograf Leo Benhakera. Darku, udało nam się, tak? Zdobyliśmy autograf wtedy trenera prezentacji Polski Leo Benhakera. Udało się nam, ale Darek wtedy miał jako starszy kolega bardzo ważną misję do spełnienia, bo pilnował mnie w samolocie, bo to był mój pierwszy lot w życiu. Strasznie się bałem, ale Darek mnie upilnował, dolecieliśmy. A więc bez podochrony, szanowni państwo. A więc Darku, do tej twojej kolekcji też ci daję do tych instrumentów, nie wiem, nie, aha, Puzon nie, to są instrumenty strunowe, tak? Takiego misiaczka z Chrobieszowa, żebyś czasami miał okazję, jak pomyślisz, zatęsknisz o mieście, się do niego przytulić, ale pilnuj, żeby twój piesek nie dostał, wiesz, jego przypadkiem, dobrze? Tutaj szybciutko wręcam na ręce, myślę, pana Leszka, organisty. Skromny też taki prezencik, podarunek. To są, panie Leszku, puzzle, 2000 elementów. Myślę, zespół Lechici będzie miał zajęcie w czasie, wtedy, kiedy nie będzie miał prób. Proszę bardzo. Tutaj też pozwólcie, że na ręce naszej najmłodszej wokalistki też takiego małego misiaczka, żeby pamiętała o mieście Chrobieszowie. No i myślę, że kolega Piotr, tak? Piotr czy Paweł? Też się Piotr nie pogniewa, jeżeli dostanie takiego misiaczka. Dziękuję bardzo. I myślę, że nie byliśmy mieszkańcami miasta Chrobieszowa, jak to zdanie są z serdeczności, uprzejmości i gorącego serca. I pozwólcie również naszych kolegów z Tarnopola, którzy tak pięknie śpiewali i którzy, myślę, zachwycili nas swoim śpiewem. A tak to słyszałem też, szanowne panie, chyba przystojni panowie powiecie, tak? Zdecydowanie tak. Te skromne, szanowni państwo, takie gadżety pamiątkowe z miasta Chrobieszowa. Księże prałacie, dziękujemy za wszystko. I chyba razem wspólnie możemy zaprosić na kolejny koncert za rok. Dziękuję bardzo. A te dzieci stoją przed sceną i patrzą, i co ksiądz prałat ma jeszcze? Słuchajcie, już nie będę rzucał, ale podzielcie się razem, aby sceny nie przewróćcie tutaj. Więc macie tutaj cukierki. Jeszcze tym panom, którzy nas nagłaśniali, dziękujemy. I śpiewajmy razem oczywiście pieśń teraz. Światła do góry wznosimy, kiedy stanął pod brzegiem. Szukał ludzi gotowych pójść za nim, wyłowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, zostawiam na brzegu.
jeszcze raz dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz służbie porządkowej, służbie miejskiej, że nas pilnowała i że spokojnie mogliśmy przejść. Zespół Lechici pod kierunkiem pana Leszka i wszystkie zespoły. Dziękujemy, życzymy dobrej kolacji i szczęśliwego powrotu do domu. Zakończył się koncert chwały. Pierwszy koncert chwały na Hrubieszowskim Deptaku. Publiczności zebrało się bardzo dużo. Cały Deptak był wypełniony mieszkańcami Hrubieszowa. Dołączyliśmy do pozostałych 14 miast w Polsce, gdzie odbył się ten koncert z okazji Święta Bożego Ciała. Wprawdzie zostało bardzo wiele powiedziane ze sceny, ale specjalnie dla słuchaczy naszego radia, panie burmistrzu, kilka słów refleksji po dzisiejszym koncercie. Tak, jak tak powiedziałem później na zakończenie tego koncertu, że koncert miał naprawdę, jak to mówił jeden z filozofów, bardzo dziwne brzmienie. Najpierw grało uczucie, a potem sumienie. Ten koncert jest koncertem chwały, który ma przynieść chwałę naszemu Stwórcy, ale myślę, że ten koncert miał również swój wymiar taki świecki, że przyniósł w pewnym sensie taką chwałę naszemu miastu Hrubieszowowi. Był to 15 koncert organizowany właśnie w tym roku i przypadło tak, że ten 15 koncert był w naszym mieście Hrubieszowie. Cieszę się bardzo z tego, że po raz kolejny nie zawiodła nasza hrubieszowska publiczność, począwszy od tych najmniejszych dzieci, które tutaj pod koniec bardzo się bawiły i śpiewały na zakończenie, kiedy wszyscy śpiewali tą barkę, poprzez młodzież i osoby wcześniej urodzone, zawsze nie mówię, że starsze, tylko wcześniej urodzone, bo tak zawsze traktuję naszych seniorów miasta Hrubieszowa. Myślę, że po raz kolejny ten koncert pokazuje, że jest potrzeba u nas, w naszym mieście Hrubieszowie, organizacji tego rodzaju imprez kulturalnych, które pozwolą się spotkać mieszkańcom na tym naszym deptaku w mieście Hrubieszowie. I na pewno będziemy wspólnie z różnego rodzaju organizacjami, z podmiotami organizowali tego rodzaju uroczystości patriotyczno-religijno-narodowe na tym deptaku, żeby ten deptak tętnił życiem. A mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy otrzymaliśmy środki na tak zwaną modelową rewitalizację, będzie powoli ten deptak przeobrażany, ale w tym momencie będzie to zgodnie z potrzebą mieszkańców, bo na pewno na każdym etapie, kiedy będziemy podejmowali decyzje inwestycyjne, będą przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Niemniej bardzo się cieszę z tego faktu, że mieliśmy okazję znów po raz kolejny spotkać się z mieszkańcami i przeżyć to wydarzenie zarówno w sensie duchowym, religijnym, jak i społecznym, budując tą prawdziwą wspólnotę mieszkańców miasta Hrubieszowa. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa. Do usłyszenia. Jeszcze poproszę głównego bohatera dzisiejszego dnia, księdza prałata Andrzeja Puzona. Księże prałacie, czy mogę poprosić o parę słów refleksji na zakończenie dzisiejszego koncertu? Najpierw Bogu dziękuję za dar pogody, bo tak od południa zanosiło się różnie. Bałem się, bo to pierwszy raz, czy będą ludzie, jak to będzie, co to będzie. Ale okazuje się, że ludzie dopisali. Wiadomo, pierwsze spotkania zawsze pozostawiają pewne jakieś takie na przyszłość plany, żeby to wszystko można było zorganizować. Ale Bogu dziękuję, że ludzie odczytali moje intencje i na pewno będziemy myśleć o następnym. Dziękuję bardzo, księże prałacie. Dziękuję. Ja jeszcze poproszę gwiazdę dzisiejszego wieczoru, pana Darka Tokarzewskiego. Panie Darku, tak króciutko podsumowanie. Jak się śpiewało w Hrubieszowie? Jak zawsze bardzo pięknie, bardzo dobrze. Wspaniali ludzie, nauśmiechani. Zawsze mam wyrzuty sumienia, jak jadę tutaj, bo wydaje mi się, że za często jestem. Ale tak lubię tu przyjeżdżać, że po prostu super się śpiewało. Super. Super. Więc pozostaje powiedzieć, do zobaczenia za rok. Mam nadzieję i chciałbym bardzo. Jeżeli mnie ludzie nie wygwizdzą, nie będą rzucali pomidorami, to z wielką radością tutaj mogę nawet na piechotę przyjść. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Ten koncert trwał prawie 3 godziny, ale było to wspaniałe uwieńczenie dzisiejszego święta Bożego Ciała. Hrubieszów dołączył do 15 miast w Polsce, gdzie taki koncert jest organizowany, a więc niewątpliwie to wydarzenie podniosło prestiż naszego miasta. Z koncertu chwały dla słuchaczy Radia RTM Staszic relację przygotował Stanisław Nowak.